Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Przewodnik do długowieczności Willoway. Bardzo, bardzo, bardzo długo czekałem na ten moment. Naprawdę, jako fitoterapeuta, jako dietetyk, jako lekarz, po prostu było mi niezbędnym do szczęścia w mojej pracy, a nawet dla mojego zdrowia, coś, co za chwileczkę Wam pokażę. Przygotowywaliśmy to wielcy i dzisiaj startujemy. Przewodnik do długowieczności, część kolejna. Bardzo ważna, naprawdę, bardzo ważna. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Wietecha, jestem dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą i dietetykiem. I przypominam Państwu po raz pierwszy, że gdybyście Państwo chcieli skorzystać z konsultacji, to uruchamiam te konsultacje również w Katowicach, bo są one dostępne w Kaletach i jak również w tej chwili w Katowicach. W Kebella Beauty Clinic, tutaj macie numer telefonu. Gdybyście chcieli o niego zapytać, no to zapraszam serdecznie też do kontaktu przez pytania małpana www.willoway.com. I startujemy. Homeostaza i kluczowa rola w naszym organizmie. Homeostaza, trudne słowo, i wokół tego słowa, wokół bliskich temu słowu różnych znaczeń będziemy dzisiaj. E, prążyć. Natomiast element, który, o którym będziemy rozmawiali, to mieszanka 22 ekstraktów roślinnych zawieszonych w soku, w syropie, e, w z malin, cytryny, tak, papryki który będzie stanowił podstawowy element powrotu do zdrowia dla nas wszystkich tak, uczestników systemu wilowej. Tak jak powiedziałem wcześniej, Szanowni Państwo, będę troszeczkę dzisiaj nawiązywał do powrotu do zdrowia poprzez równowagę. Ying i yang, równowaga, mężczyzna, kobieta, dzień i noc. To są, to jest rytm naszego życia i to jest rytm naszego zdrowia. Czy zastanawialiście się? Myślę, że każdy z nas czasem, tak, się zastanawia, ale przecież nie zastanawiamy się nad tym codziennie, czy równowaga w życiu jest nam potrzebna. Równowaga to również zło i dobro. Ale zwróćcie uwagę, troszkę z perspektywy dorosłego człowieka, który już parę lat żył na tym świecie. Zdarza się Wam, że Zaczynacie rozumieć jakiś proces dopiero wtedy, kiedy się potkniecie, kiedy popełnicie błąd albo kiedy upadniecie? W aspekcie równowagi czasem jakiś problem i potrzeba jego rozwiązania powoduje, że jest dla nas inspiracją do osiągnięcia celu. Czyli równowagę możemy rozumieć bardzo szeroko. Równowagę możemy również rozumieć w aspekcie równowagi walki dobra ze złem, ale możemy patrzeć na równowagę również w aspekcie naszego zdrowia. I to jest najważniejszy element dzisiejszej równowagi, którą chciałbym z wami omówić. Zdrowie. Słuchajcie, czy zastanawialiście się kiedyś, czy bylibyście w stanie docenić. Że jesteście zdrowi, gdyby nie było chorób? Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ja się zastanawiałem. Kiedy człowiek jest bogaty, zdrowy i nie wie o tym, że na świecie istnieje głód i bieda, to w ogóle tego nie docenia. A zatem szacunek do równowagi i ta niezbędność. Równowagi w naszym życiu opiera się na bardzo wielu aspektach. Popatrzmy zatem na nasze zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto, się, kto cię stracił. Aspekt równowagi przywija się również w literaturze. Tak? Jakie to jest mądre. Słuchajcie, od dawna było wiadomo. I mówię wam o tym, dlatego że ja na. Mieszankę 22 ekstraktów ziół, które za chwileczkę Wam pokażę, ja sobie je później pogrupuję, jak niektóre z tych ziół synergicznie działają na określone obszary naszego działania, jest pierwszym fundamentalnym elementem naszego zdrowia i powinno służyć nam do wyrównywania różnych potrzeb w naszym organizmie. A zatem patrząc z perspektywy naszego zdrowia, musimy pamiętać, czym jest homeostaza. Homeostaza jest to zdolność do zachowania równowagi w naszym organizmie, pomimo zmienności środowiska, w którym przebywamy. Czyli to jest umiejętność bycia zdrowym, pomimo tego, że wokół nas są trucizny, promieniowanie, papierosy, różne świństwa, które niszczą nasz organizm. Nasz organizm jest stabilny i w równowadze. To jest bardzo ważny aspekt naszego zdrowia. Elementem zatem i przykładem równowagi homeostazy naszego organizmu, patrząc bardziej w głąb, jest równowaga hormonalna. Czy równowaga hormonalna jest nam w ogóle do czegoś potrzebna? Czy zastanawialiście się, czy bylibyście w stanie istnieć, gdyby w waszym organizmie Doszło do zaburzenia równowagi hormonalnej. Myślę, że panie częściej widzą w swoim organizmie problemy związane z zaburzeniami równowagi hormonalnej. Pacenci rzadziej na to zwracają uwagę, tak? Chociaż jakby się przyjrzeć temu, to też będą mogli zwrócić na to uwagę i zaraz do tego wrócimy. A zatem popatrzcie, równowaga w ogóle, patrząc na zdrowie. Homeostaza, a jako przykład równowaga hormonalna. Czyli znowuż bardzo, bardzo ważny element. Czyli objawy nierównowagi hormonalnej u kobiety to są zaburzenia miesiączkowania, to, jest, to są zmiany na skórze, to jest osteoporoza, to mogą być zaburzenia płodności. Tak? To, jest, to są tego takie najczęściej występujące problemy zdrowotne u kobiet. Bardzo powszechnie występujące. A zatem równowaga u kobiety jest kluczem do jej codziennego szczęścia. I ja tak odbieram dzisiejsze spotkanie z perspektywy mojej, jako lekarza i jako człowieka. Dostałem nareszcie narzędzie pracy, a z drugiej strony, nareszcie mam mieszankę, która będzie pomagała mi w powrocie do równowagi również równowagi hormonalnej u mężczyzn. Faceci też potrzebują tego. Słuchajcie, to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że jak są prezenty pod choinkę albo jakieś upominki, to najczęściej jest tak, że prezenty kupują kobiety. Nawet dla facetów. Facetci często zapominają: nie mamy tej części mózgu. Więc pamiętajcie, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli wejść w tą równowagę, będziecie chcieli skorzystać z tego, drogie panie, pamiętajcie też o swoich facetach. O swoich mężczyznach. Dlatego, że nierównowaga hormonalna u mężczyzn może spowodować i patrzcie się, co mówią statystyki czy faceci są silniejszą płcią? No podobno tak. To może mi wytłumaczycie, jak to jest możliwe że z powodu depresji częściej umierają na świecie faceci. To mężczyźni umierają częściej z powodu depresji niż kobiety. A przecież to podobno jest słaba płeć kobiety. Czyli zobaczcie, nierównowaga hormonalna u mężczyzn, zaburzenie homeostazy może skutkować na przykład depresją, która doprowadzi mężczyznę do samobójstwa. Albo mężczyzna, u którego występuje zaburzenia gospodarki hormonalnej ma problemy z libido. Albo ma problemy z płodnością. To są najczęstsze rzeczy, z którymi mamy do czynienia. A jak mamy zaburzenia gospodarki hormonalnej, to również mężczyzna może mieć problemy ze snem, albo na przykład może mieć wyrzody żołądka, bo nie jest w stanie radzić sobie ze stresem. To wszystko są zaburzenia równowagi hormonalnej. Zaburzenia równowagi to jest słowo klucz dzisiejszy. Zaburzenie rytmu dobowego. Słuchajcie, czy ktoś z Was po powrocie z podróży miał problem z zaburzeniem rytmu dobowego? Czy ja mówię o oderwaniu od rzeczywistości? Nie. Słuchajcie, to jest nasza codzienność. A zatem dbałość, codzienna dbałość o to, żeby nasz organizm był w równowadze, również poprzez ten element, jakim są ekstrakty ziołowe, jest bardzo ważny. Słuchajcie, jak się wraca gdzieś z daleka i e, są zmiany rytmu dobowego, czyli o innej godzinie wstawaliśmy gdzieś tam przez dwa tygodnie. To słońce jakoś inaczej operowało, tak? Myśmy sobie totalnie rozregulowali nasz rytm dobowy. To trzeba jakoś wrócić. No, jak chcemy wrócić, jeżeli nie poprzez codzienne ćwiczenie, zaopatrzenie tego naszego organizmu w niezbędne substancje, takie jak melatonina na przykład, to są to jest zdrowie rytmu dobowego. Czy zaburzenia równowagi emocjonalnej, uwaga, znów, zaburzenia. Równowagi, kolejny aspekt. Patrzcie się, jakie to jest ważne. Silny stres. Słuchajcie, czy stres potrafi niszczyć narządy wewnętrzne? No, nawet sobie nie wyobrażacie. Na jednym z webinarów opowiadałem wam, jak w szpitalu na oddziale chirurgicznym przywieźli nam mężczyznę z pękniętym wrzodem żołądka. Wiecie o tym, że silny stres potrafi doprowadzić do powstania wrzodów żołądka, i w ostatecznym rozrachunku może być nawet perforacja. Przebicie się tego wrzodu i to się wszystko wylewa. Ten cały kwas wylewa się do jamy otrzewnej. Słuchajcie, Ból jest niewyobrażalny. Nazywa się to brzuch deskowaty. Mięśnie są twarde, jak skała. Bez względu na to, czy to jest silny chłop, czy to jest wątła kobieta. Mięśnie tak, ściany jamy brzusznej są twarde, jak skała, przebity wrzut żołądka, spowodowany bardzo często silnym stresem, bo mamy zaburzenia równowagi. Czy silny stres potrafi zabić? No, niestety tak. Kochani, atak serca, jak sama nazwa wskazuje, jest nagłym zatrzymaniem krążenia. Najczęściej spowodowanym. Zaburzeniem pracy mięśnia sercowego i jego niedokrwieniem. Niestety, bardzo często kończy się śmiercią. Czy jest to zaburzenie równowagi? No tak. Czyli, jeżeli będziemy pamiętali o tym, co nam zagraża, jeżeli będziemy pamiętali o równowadze, to prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiej sytuacji, jest po prostu mniejsze. Ja nie będę już wchodził w naszą codzienność. Że gdyby człowiek od czasem odpuścił, czasem po prostu odpuścił, zamiast się na coś denerwować, świat by przetrwał, on też by przetrwał. A tak przedwcześnie wychodzi na prostą, po prostu umiera. Czy można stosować profilaktykę? Czy można zapobiegać tym incydentom nagłych zgonów, jakichś problemów zdrowotnych? No tak. No przecież ta równowaga. Jest większa, jeżeli mamy codzienną aktywność fizyczną, jeżeli zastosujemy zdrowe zioła, zdrową dietę, na przykład rzucimy palenie, to nasz organizm wraca do zdrowia. Kolejny aspekt, słowa równowaga, homeostaza. Jest też coś takiego, jak rekonwalescencja. Co my robimy, jak wyjdziemy ze szpitala albo jesteśmy po ciężkiej chorobie? Co my robimy? Zastanówcie się. Co zasuwamy, wychodzimy prosto ze szpitala. Ledwo dwa tygodnie przeleżeliśmy w szpitalu, nie wiem, byliśmy po operacji serca. Lecimy po prostu, w ogóle nie zwracamy uwagi na to, że byliśmy w szpitalu. Możemy sobie palić papierosy, pić alkohol, chodzić na imprezy, łazić do pracy, stresować się, wydzierać się na cały świat, denerwować. Jak to się skończy? To skończy się źle. Czyli organizm potrzebuje czasem odpoczynku, równowagi, rekonwalescencji, to znaczy odpoczynku w celu powrotu do zdrowia. I mieszanka, którą Wam za chwilę pokażę, jest rekonwalescencją, powrotem do zdrowia. Tak ja to odbieram. Jest jeszcze kilka aspektów, i później wrócę do tego. Zobaczycie. E jednym z elementów, który potrafi rozwalić homeostazę równowagę w organizmie, są te narządy regulujące. I jednym z najważniejszych narządów regulujących jest wątroba. Jak zniszczycie wątrobę, nie ma regulacji, nie ma równowagi. Tak. Tutaj zatem ważne jest współdziałanie. I. E ja nie cierpię sytuacji, w której ktoś twierdzi, że podawanie magnezu jednego pierwiastka na wszystko potrafi spowodować, że cały nasz organizm jest zdrowy i znikną nasze problemy. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Synergia różnych czynników, które się składają na Wasze zdrowie. To jest Wasz lekarz. Dlaczego? Ano, dlatego, że najważniejszym lekarzem i najmądrzejszym lekarzem na świecie jest wasz organizm. Wasz organizm jest tak zbudowany, że on nie będzie chciał was zniszczyć. On jest zbudowany tak, żebyście mogli przetrwać, żebyście mogli mieć potomstwo, tak? żeby to się dalej toczyło na tym świecie. Tak są wasze geny zbudowane. A zatem dobrostan. Powrót do dobrostanu, synergia jest najważniejsza. I synergia ziół i roślin, i ich działanie na różne narządy, możemy również to wykorzystywać. A żeby to wszystko robić, to jeszcze dobrze byłoby mieć jakąś świadomość tego całego faktu. A więc byłoby super, gdyby nasz mózg nie był w stresie, tylko był w dobrostanie. Czy można użyć ziół do tego, żeby wspierać mózg, żeby był w dobrostanie? Czy można użyć diety, żeby był w dobrostanie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To są czynniki, które nam dają szansę przetrwania. Kolejna rzecz, słuchajcie, takie piękne serce na tym obrazku. I jeżeli zwrócicie uwagę na to, że może je zniszczyć cukrzyca, na przykład. Zobaczcie, organizm jest w równowadze, a wy zaczynacie obżerać się słodyczami. No bo są fajne. Słodkie. A kto mi zabroni? Ja mam taką osobę jedną w bliskiej mi otoczeniu, która mówi, błagam ci, przestań żreć te słodycze. Jak to mi zabroni? A co mi się stanie? No nic. Po prostu umrzesz i będziesz chora. Tak? Taką mam sytuację. I nigdy jakoś, wiecie, czasem wydawać by się mogło, że dorosły człowiek powinien usłyszeć, że krzyczę do niego nie rób tak, bo się zabijesz. Zniszczysz sobie życie i otaczającym ludziom, otaczającym Cię ludziom. Nie rób tego. Zlituj się nad swoim zdrowiem. Nie, bo kto mi zabroni. To tak, wybaczcie kolokwializm, tak gówniateria w sklepie z zabawkami się zachowuje. Więc jeżeli jesteśmy dorośli, to zachowujmy się jak dorośli. Miejmy odpowiedzialność za swoje zdrowie. Codziennie o to zdrowie dbajmy. Dbajmy też o zdrowie innych. Słuchajcie. Jeżeli to, co za chwileczkę Wam pokażę, okaże się być czymś wyjątkowym dla Was, to bardzo liczę na to, że podzielicie się tą informacją z innymi. Bo przecież jeżeli coś jest dobre, to mam nadzieję, że warto się tym dzielić. Czyli medycyna fundamentalna, którą stworzyłem, jest po to, żebyśmy mogli wykorzystywać zioła, żebyśmy mogli wykorzystywać wszystkie te elementy, dietę, relaks, sen, aktywność fizyczną dla naszego zdrowia. Tak? Pamiętajcie o tym. To jest stosowanie mi multipotencjalnych mieszanek i synergia działania tego wszystkiego jest dopiero kluczem do sukcesu. I co można w tym wszystkim zrobić? Ano, można użyć synergii, żeby stworzyć fundament zdrowia. A ponieważ tak to jest, że człowiek inaczej zachowuje się w dzień, a inaczej zachowuje się w nocy. Inaczej zachowuje się jego rytm dobowy, i jego zdrowie, to tą synergię trzeba podzielić na taką, która działa w dzień i na taką, która działa w nocy. Ale ponieważ kojarzy nam się, że dzień jest to włączanie się do tego życia, ta energia, ta witalność, dlatego tą mieszankę nazwiemy on. A drugą mieszankę, kiedy będziemy się kłaść spać, kiedy będziemy chcieli wypocząć, nazwiemy off. Czyli mamy on i off. To jest synergia ziół. To jeszcze nic, żeby wprowadzić Was w ten świat synergii, jeszcze jedno słowo bardzo ważne, chciałbym, żeby oni, żebyście o nim pamiętali. Co to jest adaptogen? Co to jest ta adaptacja? Znaczy, adaptogen pochodzi z łaciny. Adaptare oznacza przystosowywać się, dopasowywać się. Czyli to nie jest pokłócić się z całym światem, bo mam rację. Tylko być w zgodzie z całym światem, żeby żyć w szczęściu i harmonii. I do tego będę was zachęcał, żebyśmy wszyscy się w tym wspierali, żebyśmy szukali, bo nie ma ludzi bez wad, nie ma sytuacji, które naprawdę wszystko jest cudowne. Zawsze coś może pójść nie tak, ale akceptacja, harmonia, równowaga to jest coś, co chciałbym w tym naszym gronie, żeby było często przez nas wymieniane, żebyśmy się wzajemnie z tym utożsamiali i wspierali. A zatem adaptacja czy adaptogen umożliwia organizmowi przystosowanie się do szeregu niesprzyjających czynników środowiska, takich jak zmiana temperatury, Pragnienie, głód, infekcja, promieniowanie, niedostatek tlenu, silny stres lub duży wysiłek fizyczny. I przeciw tym czynnikom jest ta mieszanka. No dobrze, zanim przejdziemy do ziół, ostatnie słowo. Wiecie o tym, że projektując i produkując różne mieszanki ziołowe, dokładamy wszelkich starań, żeby to co robimy było zawsze najlepsze na świecie. Żeby cała nasza wiedza i umiejętność znalazła się w tym, co wam chcemy przekazać. Pamiętacie w jaki sposób konserwujemy omega oleum, czyli naszą omega 3 w oleju? Tam nie ma grama chemii. Pamiętacie jak ona jest konserwowana? Rozmarynem lekarskim, ekstraktem, frakcją rozmarynu lekarskiego, która stanowi naturalny kons konserwant. Ta nie ma grama chemii. Tu poszliśmy jeszcze dalej, że, bo ponieważ było tak wiele ekstraktów roślinnych, że już nie było miejsca na kolejne w takim stężeniu. Użyliśmy ultranowoczesnej, 100% naturalnej, bez grama chemii pasteryzacji ultradźwiękowej ich żywności, żeby przekazać wam ekstrakty z ziół i roślin, dzięki którym będziecie mieli fundament zdrowia. Dzięki niskiej temperaturze, zwróćcie uwagę, pasteryzacja tam te 60 tak, stopni. Tutaj byśmy zniszczyli aktywne składniki, gdybyśmy zrobili coś takiego. Użyliśmy pasteryzacji ultradźwiękowej w niskiej temperaturze, żeby ochronić substancje aktywne z tych ekstraktów roślinnych. To jest kolejna rzecz. Nie wspomnę już o butelce ze szkła. Nie jakiś plastik, tak, który później po prostu nam się wszystkim odbija i e, e, jest rakotwórczy. Nie. Czyściusieńkie, neutralne szkło, a w środku płyn poddany pasteryzacji ultradźwiękowej. I oto pierwszy z nich. I przy pierwszym z nich zacznę od tego, że jest to synergia roślin dla twojego zdrowia i stosuje się tą mieszankę jeden raz dziennie, 25 ml. Można sobie to rozcieńczyć przed południem. tak? Czyli możecie użyć, nie wiem, szlanki letniej wody. Czyli macie Multi On. Ja zastanawiając się nad tym, co wam mogę przekazać w związku z Multi On, chciałem wam przekazać afirmację. Pozytywną energię, która jest z tym związana. Dlatego, że zioła, które za chwileczkę zobaczycie, mają niezwykłą siłę działania, a kiedy połączycie je razem, to będzie synergia roślin dla waszego zdrowia. Dlatego, życzę ci, aby twój dzień był w równowadze, bo to jest mieszanka na dzień. Życzę ci, aby twoje zdrowie było silne. Życzę Ci, abyś jak najszybciej wróciła, abyś jak najszybciej wrócił do zdrowia po chorobie. I życzę Ci, abyś nigdy więcej nie chorowała, abyś nigdy więcej nie chorował. Zobaczcie: 24 składniki, 100% natury dwa, pre, dwa elementy, jako sok, w którym zawieszone jest 22 ekstrakty ziół. Od herbaty asamskiej przez koniczynę czerwoną, tak, lawendę, chrząstnicę, czarny bez, tymianek, kardamon, asfagandę czy imbir. Wszystko w, jednym, w jednej mieszance. Żeby spojrzeć na tą mieszankę moimi oczami, to chcę wam pokazać, jak niektóre z tych składników będą wzajemnie na siebie wpływać. Bo one będą wpływały na cały wasz organizm. Ja wybrałem po cztery pogrupowane zioła działające w określonym obszarze waszego zdrowia. Zobaczcie, jak piękne są te zdjęcia tych roślin. Jakie to są piękne rośliny. Czyli mamy tak, na przykład, jakie zioła użylibyśmy, gdybyśmy chcieli tylko wspierać serce. Chcielibyśmy wzmacniać, żeby silniej biło. Ano, mamy. Herbatę asamską, ekstrakt, tak? Później mamy dziką różę, która jest przebogatym źródłem witaminy C i wspomaga regenerację ścian naczyń krwionośnych. Mamy cynamonowiec wonny, który wspomaga homeostazę lipidów, tak? Działa synergicznie na zdrowie serca razem z innymi, czy poziom regulacji gospodarki lipidowej. I rzeńszeń, który jest silnym adaptogenem. Które wspomaga siłę pracy układu serca i naczyń krwionośnych. Czyli macie przykład czterech składników wspierających serce. Później mamy inne składniki wspierające nerki. Na przykład wybrałem tu lucernę, koniczynę czerwoną, skrzyp polny i lawendę. Czyli zobaczcie, lucerna. Łagodzi obrzęki, regeneracja nerek, synergicznie na utrzymanie homeostazy płynu w organizmie, czyli silnie filtrujące nerki, koniczyna czerwona, równowaga układu moczowego i nie tylko równowaga hormonalna. Kobiety wiedzą, że koniczyna czerwona też pomaga w gospodarce hormonalnej u kobiet. Skrzyp polny to nie tylko piękne włosy i paznokcie, ale również wspomaganie pracy nerek, podobnie lawenda wąskolistna. Tak? Czyli to łagodzące działanie, wspomagające regenerację nerek, zapobiegające jakimś, infek jakimś infekcjom. Później mamy na przykład wspomaganie pracy mózgu, czyli mamy zieloną chińską herbatę. Tam te składniki aktywne w herbatach to są bardzo silne składniki antyoksydacyjne. Słuchajcie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że. Ekstrakty z herbaty należą w świecie fitoterapii do jednych z najcenniejszych ek ekstraktów na świecie. Ja wiem, że ta herbata to nam już tak trochę bokiem czasem wychodzi, bo przecież ciągle herbata i herbata. W Polsce nie ma tradycji picia herbaty, ale ekstrakt z herbaty jest jednym z najcenniejszych ekstraktów zapobiegających chorobom nowotworowym i chorobom gdzie mamy problemy na przykład z krążeniem mózgowym. Później mamy ashwagandę, witanie ospałą. Można ją też inaczej nazwać. Za chwileczkę do tego wrócimy. Adaptogen, który wspomaga funkcje poznawcze. Imbir, który nie tylko działa przeciwwymiotnie, nie tylko słynie z ochrony stawów w naszym organizmie, ale również wspomaga funkcje mózgu. No i tymianek który oczywiście słynie z tego, że ma właściwości przeciwbakteryjne, ale jest też bogatym źródłem witaminy B i poprawia odporność, a przez to również chroni nasz układ nerwowy i nasz mózg przed różnymi infekcjami. No i mamy przewód pokarmowy. Słuchajcie, no to co byśmy wzięli? Pieprz kajeński, guaranę, czarny bez i koper włoski. Jak weźmiecie to razem, to zobaczycie, że tam jest Znowuż, gigantyczna ilość substancji adaptogennych, łagodzenie różnych problemów z trawieniem, tak? regeneracja komórek jelit, równowaga procesów metabolicznych i działanie przeciwbakteryjne i wspomagające trawienie. Zobaczcie, ile różnych obszarów działania można, i to są przykłady tylko, słuchajcie. To są cztery przykłady połączenia ekstraktów ziołowych z tej mieszanki w zastosowaniu w fitoterapii. No dobrze, a teraz mamy multi-off, czyli drugą mieszankę, która jest dedykowana do tego, że kiedy kładziemy się spać, kiedy chcemy wyrównać nasz organizm, bierzemy 25 ml wieczorem, wypijamy sobie przed snem. Tutaj jest również synergia roślin dla twojego zdrowia i tutaj dla wyrównania tego twojego organizmu i dla dobrostanu bardziej kojarzy mi się takie słowo jak harmonia równowaga spokój rekonwalescencja wewnętrzna siła i homeostaza z tym chciałbym żeby się kojarzyło zresztą na etykiecie jest napisane relaxation a więc coś co ma Uspokajać, wyrównywać ten nasz organizm. Słuchajcie, dziwicie się, że lekarz mówi o takich rzeczach? Przecież jedną z najważniejszych rzeczy w pracy lekarza jest rozmowa z pacjentem, jest zrozumienie jego potrzeb, jest przekazanie mu informacji, że będzie zdrowy, że będzie walczył o swoje zdrowie. Siła, jaką daje słowo, to jest element podstawowy. A teraz weźcie do tego jeszcze 22 ekstrakty synergicznie działające w siebie ziół. Potęga, jak ja to mówię, petarda. I znowuż macie sok malinowy z sokiem cytrynowym, jako bazę naturalne wszystko, i 22 różne zioła, w tym również melatonina. No, i zobaczcie, wybrałem kilka przykładów połączeń ziół, które są tutaj. Czyli macie, i tu uwaga, znów szwaganda, ale tutaj, zobaczcie, kto z Państwa zwrócił uwagę, że można ją również nazwać śpioszyn lekarski. Jest silnym adaptogenem, czyli redukuje stres i wspomaga uspokojenie. Lawenda, znana od ze swojego działania relaksującego. Melatonina, naturalny hormon snu i równowagi rytmu dobowego, i koper włoski, który uspokaja pracę naszego przewodu pokarmowego, ponieważ ten nasz organizm będzie wieczorem odpoczywał. Tu znowuż popatrzmy na wybór tych elementów, i teraz popatrzcie na to samo, ale od strony, czy będzie wspomaganie snu. I znowuż melatonina, lawenda, śpioszyn i tymianek w tym. Wyborze. Teraz zdrowy sen, a więc wspomaganie, i uspokajenie, uspokojenie. Później mamy. Słuchajcie, czy regeneracja serca jest ważna, a czy w ogóle serce się regeneruje? To z Was pamięta, nie ja tak dawno prowadziłem wykład na temat układu sercowo-naczyniowego, i tam był jeden niezwykle cenny aspekt. I chciałbym go wam przypomnieć. To jest mój prezent dla Was, żebyście o tym pamiętali, kiedy mówimy o mieszance wspierającej zdrowie serca. Szanowni Państwo, oświadczam na podstawie badań i opinii klinicznych w medycynie klasycznej, że w ciągu całego naszego życia przyjmuje się, że około 70% waszego serca się regeneruje. Bądź tworzą się nowe komórki serca. I zrozumcie, co Wam powiedziałem. Nigdy nie poddawajcie się w walce o zdrowie, obojętnie czy ktoś przeszedł zawał, czy miał arytmię serca, czy miał różne problemy. Zawsze istnieje gigantyczna szansa, że stan waszego zdrowia się poprawi albo nie będziecie chorzy, ponieważ wyobraźcie sobie coś, co kiedyś się mówiło: mózg się nie regeneruje, serce się nie regeneruje. To jest nieprawda. Dlatego, zastosowanie mieszanki wspierającej zdrowie serca jest tak ważne, ponieważ wiemy już w medycynie, że serce się regeneruje, że komórki serca powstają z komórek multipotencjalnych. Powstają komórki serca codziennie. Regenerują się. Ileś tysięcy komórek waszego serca co miesiąc się odnawia i regeneruje. Warto je odżywiać. Zatem to jest fundament zdrowia. I to jest nasza droga do długowieczności. Czyli weźcie sobie mieszankę serca ręszen, cynamon, dzika róża, koniczyna czerwona. Tak. I mieszanka detoks. Która jako ostatnia może być Wam tu przedstawiona. Ale tak naprawdę, jak weźmiecie te 22 ekstrakty i zaczniecie je ze sobą łączyć, tak jak łączą je ze sobą fitoterapeuci w różnych mieszankach, to zobaczycie, jak gigantyczny potencjał ma ta mieszanka. Czyli można sobie za, za, zapodać detoks taką mieszanką. A proszę bardzo, czy jest tam czarny bez, a może kurkuma, a może skrzyp polny, a może imbir? No przecież, gdybyście. Przyszli do zielarza i zapytali: To proszę mi dać mieszankę na detoks, bo ja bym chciała oczyścić, ja bym chciał oczyścić organizm. Proszę bardzo. Czarny best, proszę sobie wziąć ostryż, skrzyp polny i imbir. Cyk, a tu macie 22 ekstrakty gotowe do podania. Macie to podane na tacy. Wszystko jest przygotowane. Zobaczcie, jak piękne są te rośliny. Które te ekstrakty tych roślin znajdują się w tych mieszankach. Kochani, pełen takiej mojej wewnętrznej szczęśliwości był ten wykład i pełen takiej energii, bo bardzo długo czekałem na ten moment. Nareszcie mam coś, co jest prostym, niezwykle silnym elementem, fundamentem Waszego zdrowia. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, bardzo proszę, piszcie do mnie na pytania małpa, .com. Jeżeli chcecie się do mnie dodzwonić, chcecie konsultacji telefonicznej, bądź osobistej, zapraszam serdecznie albo do Kalet albo do Katowic tak do Kebella Beauty Clinic. I teraz mam ogromną prośbę, ponieważ mamy wyjątkowy prezent dla Was w związku z tym, o czym powiedzieliśmy. Czy, Marcin, ja mogę Cię poprosić o to, żebyś przypomniał nam wszystkim, co to jest za promocja? Tak, oczywiście. Dobry wieczór, moi drodzy. Dziękuję, Janusz. Powiem Ci, że wysłuchałem Twojego wykładu z, dużo, z dużymi oczami otwartymi, szeroko bardzo. Pierwszy raz, chyba, Cię słyszałem z taką energią. To nie jest sztuczne. To jest naprawdę takie właśnie prawdziwe, od serducha i to jest, to jest fajne. Współpracujemy już no dobrych pięć, prawie sześć lat i widzę ten ogień, ale takiego ognia jeszcze u Ciebie w oczach przez te lata nie widziałem. Miło mi bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Janusz. Natomiast moi drodzy, tak, prezent jest już na stronie włączony podczas prezentacji tego wspaniałego produktu, jakim za chwilę będzie dla Was On i O, produktu, nad którym pracowaliśmy wiele, wiele miesięcy wspólnie tutaj razem. Postanowiliśmy, że włączymy Wam taką dodatkową promocję na suplementy, bo ostatnimi czasy kosmetyki, kosmetyki i kosmetyki. Ja wiem, dziewczyny, że kochacie kosmetyki. Ale są tutaj ludzie z nami, którzy kochają również suplementy i dla nich też coś się należy. Cały system voucherów wchodzi od w zasadzie 1 czy 2 stycznia, a więc teraz musieliśmy zrobić jeszcze troszeczkę inną promocję, a jest, jest, jest tych promocji w tej chwili na stronie aż 5, więc dość sporo jak na ten okres przedświąteczny, bo mamy promocję właśnie na temat on-offa, to są dwie z nich, bo możemy kupić i dwój czteropak, gdzie płacicie za te produkty o wiele mniej i powiem wam w tajemnicy, może nie w tajemnicy, ale powiem wam, że naprawdę dobrze sprzedają się czteropaki. Ja byłem szczerze mówiąc zdziwiony. To był pomysł Mateusza, który, jak widać, Wam bardzo mocno przypasował. Jest promocja również na witaminę C, jest promocja na Skin Mission, czyli na, w, w preorderze na nowe kosmetyki. Te produkty będziemy wysyłali Wam w przyszłym tygodniu, tak, żeby dotarły jeszcze przed świętami. No ale słuchajcie, jest też dla tych um, z Was, którzy um, lubią um, nasze um, suplementy, i tutaj macie już włączoną tą promocję. Gdzie oszczędzacie mniej więcej 145 zł, wybieracie sobie dwa produkty suplementacyjne i dobieracie do koszyka trzeci za 10 zł i macie wysyłkę za, o 20 zł taniej, czyli jeżeli to będą tylko te produkty, to macie ją w Polsce za darmo. A jeżeli są osoby z zagranicy, to o te 20 zł dla Was paczka będzie obniżona, także możecie już z tego korzystać i równie dobrze z wszystkich innych promocji. A jest ich tak jak powiedziałem aż 5, więc wszystko, co możemy zrobić dla Was, to staramy się robić. Natomiast też już niebawem obserwujcie bardzo uważnie, bo bardzo fajne nowe updatey będą wchodziły na stronę. Ta strona zmieni swoje oblicze do takiej, jaką Wam obiecaliśmy, bo też mówiłem wam to kilkakrotnie, że dajemy sobie czas na ten taki można powiedzieć, taką przedpremierę naszej strony. To, to był listopad i jest jeszcze grudzień, ale do końca grudnia ma już dla Was być wszystko udostępnione, czyli wszystkie funkcje strony i wszystkie funkcje systemu Waszego rozliczeniowego ewentualnie bitre. Natomiast dla Was przede wszystkim dzisiaj chciałem powiedzieć o promocji, którą nazwaliśmy promocją świąteczną i słuchajcie, ona trwa, do Wigilii, do 24 do północy, czyli mam nadzieję, że wykorzystacie ją, żeby można waszym bliskim wręczyć tak wspaniałe prezenty z zdrowia, tego faktycznego zdrowia, bo na pewno będziecie sobie życzyli dużo zdrowia, ale tutaj to zdrowie również możecie nie tylko życzyć, ale również dać. To jest tyle, kochani, z mojej, z mojej strony. Ja Wam chciałem bardzo podziękować. Gdybyśmy się nie widzieli do tej Wigilii, to życzę Wam oczywiście wspaniałych, zdrowych, no niestety nie białych, jak, jak widzimy świąt, ale radosnych, rodzinnych, żeby Wam się spełniły wszystkie najlepsze Wasze marzenia, żebyście osiągnęli wszystkie swoje, swoje cele, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo.